bardzo słonecznej i bardzo gorącej sobocie niedziela przyniesie nam upał, ale i burzę. Justyna Janus-Konarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły jutro. Pogodę na przeważającym obszarze kraju kształtować będzie Zatoka Niżowa, związana z niżem z nad Atlantyku oraz wędrujący z zachodu na wschód chłodny front, za którym napłynie chłodniejsze atlantyckie powietrze. Jedynie na północnym wschodzie pogodne chwile zapewni wyż z nad Rosji. Wciąż pozostaniemy w zasięgu ciepłych mas powietrza z nad Zatoki Biskajskiej. Chłód dotrze jedynie nad zachodnią Polskę. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 22 do 29, a nawet 30 stopni. A teraz już szczegóły dla Dolnego Śląska. Noc zapowiada się pogodnie i bez opadów, z temperaturą od 13 do 17 stopni. Niedzielny poranek pełen słońca, ale już przed południem na niebie pojawią się frontowe chmury, z których może przelotnie popadać i zagrzmieć. Po południu zmienna pogoda, słońce, deszcz i burze. Uwaga, podczas burz opady mogą być intensywne z porywistym wiatrem. Bardzo ciepło, od 22 stopni w Jeleniej Górze do 26 we Wrocławiu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 999 hektopaskali. Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, podczas burz silniejszy, a biometr i warunki na drogach zmienne jak pogoda. Od poniedziałku dużo słońca i wciąż z wysoką temperaturą. Pogoda sprzyjać będzie żniwiarzom, a jak mówi moja sąsiadka, na żniwa już pora, bo kłosy pszenicy pochyliły łebki w dół. Spokojnego wieczoru Państwu życzymy. Do zobaczenia.